czwarty szujski, szukając sojuszników w tej coraz trudniejszej sytuacji, jaka panuje w państwie moskiewskim, zawiera sojusz ze Szwecją. Polska ze Szwecją prowadziła wojnę. Zygmunt III Waza uznał to za pretekst do rozpoczęcia wojny z Moską, przeciwko której była szlachta. Ja już mówiłem, że szlachta była przeciwko Dymitriadom, że te Dymitriady były no właśnie prywatną inicjatywą polskich magnatów. Teraz w 1609 roku po zawarciu sojuszu między własnym twartym szuńskim a Szwecją, Zygmunt III Waza włącza Rzeczpospolitą do wojny. Zaczyna się więc wojna polsko-moskiewska. Wojska polskie zaczynają oblegać Smoleńsk, potężną twierdzę na pograniczu litewsko-moskiewskim. Smoleńsk był potężną twierdzą, oblężenie więc się przedłużało. No i do polskiego obozu dochodzi wiadomość, że zmierza odsiecz dla obleganej załogi smoleńska. Na spotkanie tego korpusu wyruszył Stanisław Żółkieski. Do starcia obu armii doszło 4 lipca 1610 roku pod Kuszynem. Jak szacują historycy, oddziały moskiewskie i szwedzkie liczyły 35 tysięcy ludzi. Wojska polskie były pięciokrotnie słabsze, liczyły zaledwie 7 tysięcy żołnierzy. Bitwę poprzedziła narada, którą Żółkieski zakończył słowami. Nadzieja w męstwie, ratunek w zwycięstwie, czyńcie swoją powinność. Po czym prałat pułkowy, ksiądz Kuleszo udzieli błogosławieństwa. Następnie Żółkieski objechał polskie szeregi, zachęcając żołnierzy do walki. O czwartej rano przy głosie bębnów i kotłów, husarze z czołowych chorągwie sunęli przez siebie kopie i z ogromnym krzykiem ruszyli do szarży, rozpoczynając bitwę. Ponieważ przeciwnik dysponował ogromną przewagą liczebną i dostęp do niego zagradzał płot, polskie chorągwie szarżowały po kilka razy przez luki w ogrodzeniu. Husarz Samuel Maskiewicz pisał To jedno przypomnę do uwierzenia niepodobne, że drugim rotom trafiało się razów 8, Albo dziesięć przyjść do sprawy i potykać się z nieprzyjacielem. Bo już po częstym do sprawy przychodzeniu i potykaniu się z nieprzyjacielem, jak znowu i rynsztunku nam ubywało, i siły ustawały. Konie też już na poły zemdlony mając, bo od świtania dnia letniego, aż po obiad, godzin pięć, pewną z nimi, bez przystanku czyniąc bitwę, już i siłem z ochotą zegnali, nad naturę ludzką czyniąc. Posyłając non-stop husariem do ataku, Żółkiewski uwikła wojska moskiewskie w długotrwały bój. Polski husarz wykazał tu zdecydowaną wyższość nad bojarską jazdą i zaciężnymi rajtarami. Przełom nastąpił po nieudanym manewrze zaciężnej rajtarii moskiewskiej, o którym tak pisał Maskiewicz. Widząc nas już słabnących, rozkazał Szujski dwom kornetom rajtarskim, które w pogotowiu w sprawie to jest stały przeciwko nam, aby się z nami potykały i ci sami z łaską najwyższego zwycięstwo nam uczynili bo jak skoczyli do nas niegotowych i zarazem wypuściwszy strzelbę to jest oddając salwę poczęli odwrót, czynić zwykłym sposobem do nabijania pistoletów lub arkebuzów a drudzy po nich następowali strzelając, my nie czekając póki wszyscy strzelą a widząc, że oni odwrót czynią dla ponownego nabicia broni posunęliśmy za nimi Jedno pałasze w ręce mająt, a ci zapomniawszy nabijać, raczej nie zdążywszy i drugi raz wystrzelać, tył podali i wpadli na Wszystką Moskwę, która w bramie obozowej sprawie szyku stała i pomieszali jej szyki. Szeregi moskiewskie załamały się. Zwycięska jazda polska pognała za uciekającymi w stronę obozu. Część Rosjan uszła na otwarte pole, bądź przebyła w pław rzeczkę grzać. Pozostali dopadli bramobozu i schronili się za fortyfikacjami polowymi. Po oczyszczeniu pola z niedobitków część jazdy polskiej ruszyła w pościg za uchodzącymi na północ żołnierzami. Jak pisał uczestnik bitwy, Moskwę nasi z łaski Bożej rozgramili na mile bijąc, siekąc i dostatkich, które bogatsze z sobą mieli, zabierając. Ale bitwa nie była jeszcze skończona. Zwalczyli bowiem ciągle zachodni najemnicy. Ustawieni za płotem muszkieterzy z bliska razili ogniem nacierających jeźdźców. Osłaniających ich pikinierzy kłuli konie polaków. Przełom nastąpił dopiero po przybyciu na pole bitwy piechoty z dwoma działkami. Mimo nieprzespanej nocy i uciążliwego marszu, piechurzy z ochotą ruszyli do walki. Puszkarze kilkoma celnymi strzałami rozwalili znaczną część płotu i porazili stojących za nim muszkieterów, których następnie piechurzy zasypali pociskami z różnic. Po czym ruszyli do natarcia na białą broń, nie zważając na ogień przeciwnika. Nie wytrzymali tego natarcia żołnierze cudzoziemscy i odstąpili od płotu, dając drogę Husarii do kolejnej szarszy. Spędzony z pola bitwy, przeciwnik zamknął się w obozach. Z wojskiem zachodnich najemników, Żółkiewski podjął negocjacje. W ich wyniku Polacy puścili cudzoziemców wolno pod warunkiem, że złożą przysięgę, iż nigdy w Moskwie nie będą służyć przeciw Rzeczpospolitej. Część z nich, zapewne kilkuset, wstąpiła na polską służbę. Widząc kapitulację stojących pod lasem cudzoziemców, dymit Szujski, brat cara, chyłkiem uszedł z obozu i schronił się w lasach. Jego ucieczka była powszechną panikiem wśród pozostałych dowódców i żołnierzy. Maskiewicz zapamiętał. Gnęliśmy ich moskwem na mili, dwie albo trzy. Więcej ich w pogoni poległa, aniżeli na placu bitwy. Około dziewiątej rano było już po bitwie. Straty polskie to około 200 zabitych. Na polu bitwy poległo 2000 żołnierzy moskiewskich i 700 szwedzkich najemników. W polskie ręce dostało się mnóstwo złotych i srebrnych naczyń, drogich szat, futer sobolich, setki wozów, w których znajdowało się między innymi około 20 tysięcy florenów i 30 tys. rubli przeznaczonych na wypłatę dla cudzoziemców, kilkadziesiąt chorągwi, w tym adamaszkowo, przyta złotym wzorem, należąca do Dmitra, jego szyszak, szabla, buława, kareta i wozy. Wszystkie 11 dział. Po bitwie Żółkiewski wyruszył na Moskwę. 27... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.